uroczystości. Dowódca uroczystości, komisarz Wiksnerski, melduje gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji odsłonięcia obelisku poświęconego płockim policjantom poległym i pomordowanym w latach 1918-1940. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odtworzony hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę teraz o zabranie głosu komendanta miejskiego policji w Płocku, nadkomisarza Sławomira Żelechowskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym uroczystym apelu z okazji osłonięcia pamiątkowego obelisku poświęconego płockim policjantom, którzy na naszym terenie tworzyli pierwsze szeregi Policji Państwowej w odrodzonej, niepodległej Polsce i którzy polegli i zostali zamordowani w latach 1918-1940. Serdecznie witam wiceprezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, pana Andrzeja Zawadzkiego. Członka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, pana Michała Spiridonowa, wnuka Stefana Lipińskiego, policjanta, który w okresie międzywojennym tworzył posłynek policji w Łącku. Witam aspiranta sztabowego Stanispoczynku, pana Adama Łaszewskiego, przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, sekcja w Płocku oraz inicjatora powstania na terenie naszej komendy tego pamiątkowego obelisku. Gorąco witam wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas dzisiejszej uroczystości. Witam funkcjonariuszy policji obecnych na dzisiejszym uroczystym apelu. Proszę Państwa, za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie obelisku oraz złożenie urny z ziemią z dołów śmierci w Miednoje. Następnie kapelan płockiej policji, ksiądz kanonik Jerzy Ławicki, poświęci obelisk. A obelisk uroczyście odsłonią dzisiaj komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka, w asyście wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Warszawie, pana Andrzeja Zawadzkiego oraz komendanta miejskiego policji w Płocku, nadkomisarza Sławomira Żelechowskiego. Zapraszam do odsłonięcia obelisku. Patrz! Na lewo! Patrz!
Proszę teraz aspiranta sztabowego. Pododdział. Masz. Pododdział. Masz. Proszę teraz aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Adama Łaszczewskiego i pana Michała Spiridonowa, wnuka Stefana Lipińskiego, o złożenie urny z ziemią z dołów śmierci w Miednoje. Proszę teraz księdza kapelana, księdza kanonika Jerzego Ławickiego o poświęcenie obelisku. Prośmy Boga, aby kolegów policjantów obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich, dla Boga samego, który nas stworzył, będzie nas sądził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. Twoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci policjantów, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności naszej umiłowanej ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław także nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym przeciw nam, którzy zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Wieczny odpoczynek raczy mi dać Panu, a światłość wiekuista rozwinie się. I odpoczywają w tym wieczorze. Drodzy Państwo, nastąpi teraz złożenie wieńców i kwiatów. Wieńce składać będą komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka, przedstawiciel prezydenta miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, pan dyrektor Jan Piątkowski, starosta płocki, pan Mariusz Bieniek, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, pani Marlena Mazurska, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, pan Tomasz Kominek, delegacja Komitetu Budowy Obelisku z komendantem miejskim policji w Płocku nad komisarzem Sławomirem Żelechowskim na czele, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Warszawie, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, przedstawiciele służb mundurowych, płockich służb mundurowych oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Thank you.
Dziękuję serdecznie. Proszę teraz o zabranie głosu członka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, a jednocześnie wnuka policjanta z Łącka, który, tak jak już Adam powiedział, stawiał pierwsze kroki w policji w Łącku. Proszę o zabranie głosu pana Michała Spirydonowa. Szanowni panowie komendanci, czcigodny księże kapelanie, szanowne panie i panowie oficerowie i funkcjonariusze, szanowni państwo, czuję się zaszczycony, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości w hołdzie policjantom II Rzeczpospolitej, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Czuję również wdzięczność wobec policji za dzisiejsze święto, bo historia Policji Państwowej II Rzeczpospolitej była mi zawsze bliska i była tematem niezliczonych rozmów, opowieści i wspomnień moich rodziców od lat mojego dzieciństwa. Jestem wnukiem przedwojennego policjanta starszego posterunkowego Stefana Lipińskiego. Na dzisiejszą uroczystość założyłem mundur, który jest dokładną kopią munduru mojego dziadka. W takim mundurze we wrześniu 1939 roku dziadek Stefan poszedł na wojnę i w takim mundurze został uwięziony w sowieckiej niewoli. W moim wystąpieniu chciałbym państwu krótko opowiedzieć o życiu i losach mojego dziadka Stefana Lipińskiego i jego młodszego brata Józefa Lipińskiego, którzy byli typowymi przedwojennymi policjantami i ich losy przebiegały bardzo podobnie jak losy wielu policjantów w tamtych czasach. Dziadek Stefan jako młody 22-letni mężczyzna został powołany w szeregi formującego się 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Jako ułan przeszedł cały szlak bojowy 9 Pułku Ułanów w wojnie polsko-bolszewickiej. Był to pułk bardzo zasłużony w tej wojnie. Pułk ten stoczył wiele zwycięskich bitew w okolicach Lwowa, Przemyśla, Zamościa, Komarowa, a w maju 1920 roku, przeganiając bolszewików, ułani 9 Pułku doszli nawet w okolice Kijowa. Po zakończeniu wojny i służby wojskowej dziadek Stefan został zdemobilizowany do cywila. Trzecią rocznicę cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 1923 roku, rozpoczął służbę w Policji Państwowej na posterunku w Łącku koło Płocka. Był pierwszym posterunkowym w Łącku w wolnej Polsce. Organizował i tworzył posterunek w Łącku od podstaw, z niczego. W 1929 roku skończył szkołę policji w Sosnowcu, a następnie już jako starszy posterunkowy przenoszony był na coraz trudniejsze placówki. Służył na posterunku w Parchowie i w Kartuzach. Ostatnie lata przed II wojną światową pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Gostyniu w województwie poznańskim przy niemieckiej granicy. Mieszkał w Gostyniu ze swoją żoną Apolonią i 4 córkami. Był wzorowym policjantem. Za pracę w Służbie Bezpieczeństwa Publicznego w 1938 roku oznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu II wojny światowej, 2 września 1939 roku,
ewakuował się z całą załogą komendy z Gostynia w kierunku wschodnich ziem Polski w celu organizowania armii przeciwko Niemcom. Po 17 września, po wkroczeniu armii sowieckiej na wschodnie ziemie Polski, dziadek Stefan dostał się do sowieckiej niewoli, prawdopodobnie w okolicy Brześcia nad Bugiem, gdzie był rejon koncentracji policji. Uwięziony został w obozie przeznaczonym dla policji w Ostaszkowie. Był to największy i najcięższy obóz spośród wszystkich obozów sowieckich. W grudniu 1939 roku, na krótko przed Bożym Narodzeniem, przyszedł z Ostaszkowa list pożegnalny od dziadka Stefana, w którym pisał, że wszystkich kocha, że jest zdrowy, że jest tu ze wszystkimi kolegami i że chyba już więcej się nie zobaczymy. Moja babcia Apolonia odpisała dziadkowi list na adres obozu w Ostaszkowie, ale odpowiedzi już nie otrzymała. Dziadek Stefan podzielił los więźniów obozu w Ostaszkowie. W nocy z 6 na 7 kwietnia 1940 roku został zamordowany strzałem katyńskim w tył głowy i pochowany w dołach śmierci w Miednoje. W wyniku tej zbrodni osierocone zostały jego 4 córki: Krystyna, Adela, Maria i moja mama Henryka. W roku 2007 przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego dziadek Stefan został pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta policji. Podobnie pełne heroizmu, odwagi i poświęcenia było życie Józefa Lipińskiego, który był młodszym bratem dziadka Stefana. Józef Lipiński walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Następnie jako przodownik Policji Państwowej pełnił służbę na posterunku w Gostyninie. Przeżył II wojnę światową, prawdopodobnie walczył w partyzance. Po wojnie wrócił do rodzinnego domu w Gostyninie i został w krótkim czasie aresztowany przez Komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Był szykanowany za to, że był przedwojennym sanacyjnym policjantem. Został przekazany do dyspozycji sowieckiego NKWD. Więziony był w więzieniu NKWD w Kutnie, a następnie wywieziony został koleją w głąb Związku Sowieckiego, skąd nigdy nie wrócił i zginął bez wieści. Takie były losy policjantów II Rzeczpospolitej, którym oddajemy hołd w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To oni, jako legioniści marszałka Piłsudskiego, wywalczyli niepodległość Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli. Walczyli o niepodległość jak husaria II Rzeczpospolitej. Następnie tworzyli niepodległe państwo polskie. Służyli Rzeczpospolitej i bronili jej, pełniąc trudną służbę w Policji Państwowej, stojąc na straży porządku, prawa i bezpieczeństwa publicznego. Kochali nowo odrodzone państwo polskie jak własne dziecko. We wrześniu 1939 roku stanęli znowu do walki w obronie ojczyzny. Oddali życie za to, że walczyli w obronie ojczyzny, za to, że byli jej wierni do końca. Oddali życie za to, że kochali Polskę. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca dzisiejszej uroczystości. Za chwilę dowódca uroczystości wyda komendy dla pododdziału honorowego, a następnie złoży meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.